przygotuję dzisiaj pyszną zapiekankę makaronową z mielonym mięsem i grzybami. A zatem będę potrzebowała makaron. Mam tutaj typu cannelloni, są to takie rurki o dużej średnicy. Pół kilograma mielonego mięsa, ja akurat mam z łopatki wieprzowej i wołowiny. Grzybki około 400 gram, drobno posiekane, a jeśli nie macie grzybów leśnych, ja mam akurat pod grzybki, można wykorzystać również pieczarki. Dwie cebulki pokrojone w kostkę. Oczywiście będzie potrzebne jedno jajko i przyprawy. Mamy tutaj solidną taką porcję majeranką, świeżo zmielony czarny pieprz, sól i zielona natka pietruszki. Będziemy potrzebowali również 3 ząbki czosnku, mam tutaj też drobno posiekany, 20 deko żółtego startego sera, grzybki, cebulkę i czosnek podsmażymy na oleju kujawskim i będzie potrzebny również sos beszamelowy, a zrobimy go z 750 ml mleka, 3 łyżek mąki pszennej, 2 łyżki masła i przyprawimy oregano i świeżo zmielonym pieprzem i na koniec dodamy również zielony szczypiorek. Zaczynam od podsmażenia grzybków, cebulki i czosnku, ponieważ musi to nam odrobinę przystygnąć. Na rozgrzaną patelnię wlałam niewielką porcję oleju, wrzucam cebulkę i podsmażę do momentu zeszklenia. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną, a zatem dorzucam grzybki, dorzucam czosnek i będę podsmażała kilka minut, nie za długo, ponieważ grzyby mam już obgotowane. Grzybki mam już podsmażone, a zatem wyłączę gaz i zostawię do przystygnięcia. Grzybki już nam odrobinę przystygły, a zatem zabieram się za przygotowanie farszu do cannelloni. Wyłożyłam już mielone mięso. Wrzucam grzybki z cebulką, natkę pietruszki, majeranek, świeżo zmielony pieprz, jajko i tak 3 szczypty soli. Mam tutaj taką solidną porcję, więc to będzie akurat. Przemieszam. Za chwilę zacznę wyrabiać ręką. Dokładnie wszystkie składniki mieszam i za moment odstawię, żeby smaki się przegryzły. Faszeruję rurki cannelloni nadzieniem mięsno-grzybowym. No, najlepiej zrobić to rękoma. Tutaj podtrzymuję, żeby nadzienie pozostało w środku. Kolejną rureczkę mam gotową. Wszystkie rurki mam już gotowe, nadziane farszem mięsno-grzybowym. Zabieram się za przygotowanie sosu. Przelałam już odpowiednią ilość mleka, włączam gaz, stawiam oczywiście rondelek na płytce, wrzucam masło, to tak około 2 łyżek, 2 łyżeczki przyprawy oregano, 2 szczypty soli i świeżo zmielony pieprz. Wszystko dokładnie wymieszam, poczekam jak masło się rozpuści i dodam jeszcze 3 łyżki mąki. Ten sos będę gotowała kilka minut do momentu jak zacznie robić się gęsty. Cały czas mieszam. Masło mam roztopione, a zatem dorzucam mąkę, oczywiście cały czas mieszam. Sos już mam gotowy, powinien mieć taką konsystencję. Przygotowanym beszamelem polewam
pierwszą warstwę. Staram się, żeby sos dokładnie pokrył nasze rurki makaronowe. Wtedy mam gwarancję, że będą miękkie. No i oczywiście smaczne. Posypuję warstwą startego żółtego sera. Układam kolejną warstwę. Ponownie polewam beszamelem. Posypuję serem. Będę piekła w temperaturze 180 stopni przez około 40 minut. Pyszne cannelloni faszerowane mięsem i grzybami, pieczone w beszamelu, opruszone startym żółtym serem, jest już gotowe. Jak widzicie, wygląda znakomicie, rewelacyjnie pachnie. Ja jeszcze posypię odrobiną szczypiorku i danie jest gotowe, ale najlepiej porcjuje się po około 10 minutach. Tak jak powiedziałam, danie piekło się 40 minut, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.